Cześć! Witam Was w krótkiej prezentacji gameplayu gry karcianej IT Startup. Film ma na celu pokazać Wam jak wygląda przykładowa rozgrywka w grze i przybliżyć podstawowe zasady gry. Szczegółowe instrukcje znajdziecie pod itstartup.pl ugośnik instrukcja lub w kolejnych filmach na tej playliście. W tym przykładzie zagramy sobie jeden na jednego. Docelowo można grać nawet 4 graczy w trybie każdy na każdego. Istnieje również tryb dwóch na dwóch. Przed rozpoczęciem gry jednorazowo rzucamy kostką, by określić początkowe zasoby. Każdy gracz będzie miał ich oczywiście tyle samo. Dzięki takiemu elementowi losowemu start gry nie będzie się różnił tylko dobranymi kartami. Początkowe zasoby również wpłyną na strategię obraną przez graczy. Załóżmy, że wylosowało nam 4 początkowe zasoby. Dla ułatwienia widzicie teraz w górnym prawym rogu ekranu. W właściwej grze do liczenia zasobów mamy żetony. Każdy gracz otrzymuje 5 kart i zaczyna się tak zwany muligan. Dla osób, które mało grają w gry karciane, to nic innego jak odrzucenie początkowych kart. Gdy mieliśmy pecha, jakaś karta nam nie odpowiada, to odrzucamy ją i dobieramy inną. Możemy wyrzucić wszystkie karty, możemy odrzucić jedną kartę, a możemy również zachować wszystkie. W tym przypadku decyduję się na odrzucenie karty starzysty i dobieram nową kartę. To samo robi każdy gracz. Ważne jest to, że mu liga następuje po losowaniu początkowych zasobów, ponieważ często wpływa to na decyzję, które karty chcemy mieć na początku gry. Nie musicie się przejmować tym, jeżeli nie wiecie, jakie karty na początku warto zachować. Gdy parę razy zagracie i poznacie karty, to taka decyzja nie powinna być już trudna. Turę zawsze zaczynamy od dobrania karty. Po dobraniu karty otrzymujemy dodatkowe zasoby. W pierwszej turze jest to jeden zasób, w drugiej, dwa, w trzeciej trzy. Maksymalnie co turę otrzymujemy 8 dodatkowych zasobów. Czas na zagrywanie kart. Decydujemy się na naszego czarodzieja od QA. Koszt zagrania widzimy w górnym prawym rogu. Zagrania QA Wizard Engineer kosztuje nas 3 zasoby. Z naszych 5 zasobów zostają na 2. To za mało by zagrać kolejną kartę, na przykład dziwne u mnie działa, w której aktualnie i tak nie warto zagrać, bo przeciwnik nie ma pracowników na stole, ale z kartami akcji możemy zrobić coś innego. Możemy oczywiście zagrać je od razu w naszej turze, ale możemy je również zaplanować. Za zaplanowanie karty akcji nic nie płacimy, płacimy dopiero, gdy ją odwracamy. Plusem zaplanowania jest to, że gdy ją odwrócimy, to płacimy za nią o jeden zasób mniej. Czyli gdy w następnej naszej turze zdecydujemy się na jej odwrócenie, zapłacimy za jej zagranie dwa zasoby, a nie trzy zasoby. Karta może leżeć na stole zaplanowana tak długo, jak tylko chcemy, ważne jest pamiętanie o tym, że zaplanowana może być tylko jedna karta jednocześnie, a jeżeli chcemy zagrać inną kartę akcji, którą na przykład obraliśmy, to płacimy jej pełny koszt zagrania. Decydujemy się na zakończenie naszej tury, niewykorzystane zasoby nie przepadają, możemy je sobie homikować. Pod koniec naszej tury każdy kontrolowany pracownik otrzymuje po punkcie wypalenia. Oznaczamy to przez takie czerwone kosteczki, które znajdziecie w pudełku z grą. Pracownik z trzema punktami wypalenia wypada z gry i wraca na spód wspólnej talii. Wyjątki są pracownicy, którzy mają odporność do wypalenia. Widzimy to w górnym lewym rogu karty. Taki pracownik wytrzymuje odpowiednio jedną turę dłużej lub dwie tury dłużej. Po dodaniu wypalenia czas na podliczenie punktów. Nazwijmy naszych graczy PAD i MAT. Na stole mamy jednego dewelopera z dwoma punktami wydajności, więc otrzymujemy za tę turę dwa punkty. Czas na pierwszym turę przeciwnika, dobiera on kartę oraz zdobywa jeden dodatkowy zasób. Przeciwnik decyduje, że ma dobre zagrania za 6 zasobów, ale ma ich tylko 5, co może zrobić? To odrzucić kartę z ręki. Odrzucona karta wraca na spód talii, i za tak odrzuconą kartę otrzymujemy jeden dodatkowy zasób. Czyli w każdej chwili możemy w naszej turze odrzucić kartę i zamienić ją na zasób, lub zapłacić dwa zasoby, by dobrać dodatkową kartę. Kluczem do sukcesów IT Startup jest optymalne zarządzanie zasobami, by za jak najmniej zasobów zyskać jak najwięcej punktów, lub by skutecznie przeszkodzić konkurencji. Przeciwnik decyduje się na zagranie copy-paste dewelopera. Gdy on wchodzi do gry, nasi pozostali deweloperzy otrzymują dodatkowy punkt wypalenia, ale nasz przeciwnik nie ma jeszcze innych deweloperów na stole, więc tym zagraniem skutecznie omija szkodliwe działanie karty. Zagranie tej karty kosztowało go jeden zasób. Pozostałe zasoby wykorzystuje, by zagrać programistę 15k. Następnie kończy turę, i jego pracownicy otrzymują po punkcie wypalenia. Liczymy punkty po stronie przeciwnika. Mat ma dwóch programistów, jednego z wydajnością 2, drugiego z wydajnością 5, czyli otrzymuje 7 punktów za tę turę. Czas na naszą drugą turę. Na początku znowu dobieramy kartę. Po dobraniu karty otrzymujemy dodatkowe zasoby. Jest to druga tura, więc otrzymujemy dwa dodatkowe zasoby. By łatwo zapamiętać, którą mamy turę, warto zapisywać punkty właśnie w taki sposób. Widzimy, że mamy punkty za pierwszą turę, więc aktualna tura to tura druga. Decydujemy się odwrócić naszą zaplanowaną kartę akcji. Dzięki temu, że wcześniej ją zaplanowaliśmy, możemy ją teraz zagrać za dwa zasoby, a nie za trzy, czyli za jeden zasób mniej. Należy pamiętać, że karta należy zaplanować przynajmniej jedną turę wcześniej. Nie możemy sobie od tak położyć odwróconą kartę i w tej samej turze od razu ją odwrócić. Możemy oczywiście zagrać kartę akcji z ręki, ale wtedy płacimy pełny koszt. Czyli aktywujemy wcześniej zaplanowaną kartę akcji, płacimy dwa zasoby zamiast trzech i pracownicy konkurencji otrzymują po jednym dodatkowym punkcie wypalenia. Wykorzystana karta akcji trafia na spód wspólnej talii. Rozważamy zagranie demotywującego Darka. Idealnie pasuje, by dodać programiście 15K trzeci punkt wypalenia. Koszt zagrania tej karty to 3, ale mamy na stole inną kartę. Kartę, która pozwala na zagrywanie pracowników za jeden zasób mniej. Korzystamy z tej możliwości. Zagrywamy demotywującego Darka i dodajemy programiście 15K trzeci i ostatni punkt wypalenia. Karta wypada z gry i trafia na spód talii. Nie mamy już więcej zasobów, ale możemy zagrać kartę inwestor, którą posiadamy i daje nam to dwa dodatkowe zasoby. Następnie decydujemy się na zagranie karty wiedzy programowania defensywne, by wzmocnić jednego z naszych programistów. Płacimy za to jeden zasób. Kończymy naszą turę. Nasi kontrolowani pracownicy otrzymują po jednym punkcie wypalenia. Podliczamy znowu punkty. Na stole mam 5 punktów. Dodajemy 2 punkty z naszej poprzedniej tury, czyli łącznie mamy 7 punktów. Czas na turę przeciwnika jest z tego druga tura, więc otrzymuje dwa zasoby dobiera nową kartę i decyduje się na zagranie karty ambitny praktykant. Ten deweloper ma 0 punktów wydajności, ale za to szybciej może przyswajać nową wiedzę. Zagranie go kosztowało jeden zasób, chcemy teraz zagrać kartę wiedza domenowa, która kosztuje 3 zasoby, ale dzięki bonusowi karty ambitny praktykant możemy zagrać na niej wiedzę domenową za jeden zasób. Przeciwnik kończy turę, jego pracownicy otrzymują po jednym punkcie wypalenia. Zanim nasz copy-paste deweloper wypadnie z gry, podliczymy jeszcze za niego punkty. Na stole mamy 6 punktów wydajności, 6 plus 7 to 13. Karta Copy paste Developer ma 3 punkty wypalenia, więc wypada z gry, trafia na spód talii. Gramy tak długo, aż któryś z graczy skończy projekt, czyli zdobędzie odpowiednią ilość punktów. Cele mogą być 32 punkty, jeżeli chcemy grać w krótką grę, 64, jeżeli w średnią grę lub 128, jeżeli zdecydujemy się na długą grę. Zależnie od tego, ile czasu mamy na grę albo jak długo mamy ochotę grać, możemy wybrać różny cel. Załóżmy, że cele są 32 punkty. Bardzo ważne jest to, by każdy z graczy mógł wykonać tyle samo Tur, czyli jeśli pad w danej turze dobił do 33 punktów to mat również musi wykonać swoją turę i dopiero gdy wszyscy gracze skończą swoją turę wtedy możemy sprawdzić wygraną. Jeśli mat dobi do 29 punktów, wygrywa pat. Gdy matowi również uda się dobić do celu i zdobędzie więcej punktów, to wygrywa mat. Jeśli ma tyle samo punktów, to gramy kolejną turę. W tym filmie to już wszystko. Mam na nadzieję, że przybliżyło to wam podstawowe zasady gry. Szczegóły znajdziecie pod itstartup.pl u instrukcja lub w kolejnych filmach na tej playliście. Między innymi omówimy różne rodzaje pracowników, karty akcji, bardziej szczegółowo mówimy, wiedzy oraz przekazywanie wiedzy, przejmowanie pracowników, cofanie na rękę itd. Jeżeli zamiast oglądania filmu wolicie czytać, to pod itystartup.lubośń instrukcja znajdziecie pełną instrukcję jako PDF.